Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Marcin i dzisiaj zapraszam Was na test, recenzję karty graficznej dostarczonej przez firmę Asus. Jest to model Asus Radeon HD R9270 w wersji OC. Karta z 2 GB RAM-u, całkiem wydajna jak pokazały testy, jak zobaczycie dzisiaj w tym właśnie filmie. Myślę, że jak najbardziej warta swojej ceny, a jeśli chodzi o cenę, to sprawdzicie ją sobie w opisie filmu. Ok, jedziemy z testami gier. Crysis 3, ustawienia sprzętu najpierw na średnie, potem zrobimy na wysokich. Dobrze, widzimy, że jest całkiem fajnie, lepiej niż na Radeonie HD 7790. Tam było 50 parę do 65 klatek, tu mamy 75 i więcej, więc wzrost wydajności jest. Otóż jak na razie to wynik jest całkiem fajny, całkiem pozytywny. No dobrze, przechodzimy na wysokie ustawienia. No i w tej chwili mamy ustawienia wysokie. Już rozpoczynamy grę. Mamy troszeczkę mniej, bo 54-53 klatki. Nadal płynność jest bardzo duża i myślę, że spokojnie da się pograć. No i przy Radeonie HD 7790 nie kusiłem się o poziom bardzo wysoki. Tutaj przy wysokich było nieźle, więc zobaczymy sobie jeszcze ten poziom. I wznawiamy grę. I zobaczcie, maksymalne ustawienia i też da się grać, bo mamy 36 klatek. Więc można uznać, że karta naprawdę wydajna. Thank you.
Dobra, myślę, że całkiem dobry wynik, około 30 klatek jest ok. A teraz bierzemy się za jedną z moich ulubionych gier ostatnich miesięcy, Dying Light. Jak wiecie, grę naprawdę lubię, wręcz uwielbiam. Powiem wam, że kilkanaście dni nie grałem, nie było czasu, więc dzisiaj sobie chętnie pogram, testując kartę Asusa. I na początek zrobimy ustawienia, tak jak w przypadku 7790, czyli będą to ustawienia zrównoważone. A potem zrobimy sobie wyższe, bo myślę, że ta karta już bez problemu je uciągnie. Ok, więc mamy zrównoważone. No i dobrze, zaczynamy ustawienia zrównoważone. Tam zmrok zapada, ale dobra, chyba damy radę. I powiem wam, że na zrównoważonych całkiem przyzwoicie. Ok, pójdziemy sobie do bezpiecznej strefy i się prześpię do rana. I dobra, w dzień mamy większy zasięg widzenia, więc to wszystko chodzi troszkę inaczej. A mamy około 40 klatek, więc naprawdę dobrze. Robimy trochę hałasu. No co, tylko jeden? Słabiutko. O! A, widzisz. Okej, całkiem nieźle. Dobra, przestawimy sobie teraz na wyższe ustawienia i zobaczymy, co z tego będzie. Damy na najlepszą jakość, czyli już takie domyślne, najlepsze ustawienia. Oczywiście ręcznie możemy to sobie jeszcze tam zupgrade'ować troszkę. I kontynuujemy. No i zobaczcie, 40 parę klatek. Na razie wygląda to bardzo ok. O, troszeczkę już spada, się zaczęła akcja, no nawet przycina momentami, natomiast weźmy pod uwagę, że mamy już w tym momencie najlepszą jakość gry, chociażby zwróciłem uwagę na refleksy świetlne odbijające się od broni. O. No dobra, troszeczkę przycina, są spadki, tak więc można powiedzieć, że do grania w maksymalnej jakości Dying Lighta, to ta karta graficzna do końca się nie nadaje. Natomiast na średnich można sobie fajnie pograć. Dobrze,
Zobaczcie, jak nie ma ząbiaków, to mamy około 40 klatek. Natomiast jak robi się gęsto, to od razu FPS-y spadają. Ale mimo wszystko jakoś tam na tych wysokich ustawieniach da się pograć. No dobra, to by było na tyle. No i pora na testy we 3D Marku, 3D Marku. I na końcu będziemy mieli naprawdę sporo informacji o karcie i jej osiągach. Tak więc pozostaje poczekać te kilkanaście minut na zakończenie wszystkich testów. Dobrze, mamy wyniki 3D Marka. Powiem Wam, że całkiem niezłe. Zobaczcie sobie po kolei Firestrike, Skydiver, Cloudgate, Ice Storm. Wyniki naprawdę fajne. Tutaj porównanie dużo lepsza karta, system cały od gamingowego laptopa. Już ponad połowa drogi do takiego naprawdę zaawansowanego peceta. No, powiem Wam, że spodziewałbym się troszeczkę większego wyniku niż 5200, natomiast myślę, że jest ok przy tej karcie. I informacje o systemie, karta graficzna, ta, którą testujemy, mój procesor, 8 GB RAM-u, dysk SSD, czyli takie podstawowe rzeczy. No dobrze, to by było na tyle, jeśli chodzi o tego 3D Marka. A teraz co do poboru mocy. W trybie idle na pulpicie, po prostu bez włączonych żadnych programów, mamy około 80. Teraz włączymy 3D Marka. No i pobór skoczył nam na jakieś 190, bo już 215 W, no czyli sporo więcej niż w przypadku poprzedniej karty, którą testowałem, też Asusa, mojej prywatnej karty, czyli Radeona HD 7790. Widzicie, że mam tutaj około 50 W więcej. Więc można powiedzieć, że układ szybszy, ale też i bardziej prądożerny. Cała platforma w tej chwili pobiera 206 W, a jest procesorem i7-4790K na pokładzie. Ok, pora na test chłodzenia w FireMarku. Sprawdzimy po prostu, na jakiej wartości temperatury zatrzyma się mniej więcej ten wzrost, czyli kiedy karta graficzna poradzi sobie ze schłodzeniem takiej w pełni już pracującej karty. Przeciętna ilość FPS-ów mam tutaj 63 w FireMarku i w tej chwili testujemy przez 40 sekund. Poczekamy jeszcze kilka minut. W tej chwili temperatura wynosi już 72 stopnie. Jak widzicie też w programie, obciążenie karty to 100%, a prędkość wentylatorów 62%. No i z tego co widzę, ten wzrost już powoli się stabilizuje na 74 stopniach, pewnie na 75, max 76 się ustabilizuje. No więc po raz kolejny wiadomo, że chłodzenie DirectX U2 jest wydajne i po prostu daje radę taką kartę schłodzić, no ale kosztem też dość dużego hałasu. To co w tej chwili możecie słyszeć w tle, to jest właśnie szum tej karty z wentylatorami na poziomie 64% w tej chwili. No dobrze, ale jak widzicie, linia tutaj już idzie praktycznie w poziomie, więc te 75 stopni, no 76, możemy przyjąć, że jest już taki bezpieczny punkt, gdzie ta karta nam się już dużo bardziej nie będzie grzała. No i moi drodzy, mija nam trzecia minuta testu, 76 przeskoczyło właśnie na 77,
Myślę, że wynik podobny jak w poprzedniej Radeonie 7790 pod względem temperatur, a więc jest całkiem ok według mnie. Ok, mamy poziom hałasu przy zamkniętej obudowie około 30 dB. Teraz ją sobie otworzymy. I przy zdjętym panelu mamy 33-34. Teraz kartę damy na pełne obroty, włączymy firmarka. Ok, mamy 40 dB przy poziomie temperatury już około 70 stopni. Już na chwilkę zamknę obudowę i sobie porównamy przy zamkniętej. No i przy zamkniętym panelu jakieś 36-37, więc troszeczkę ciszej. Ok, moi drodzy, jak widzieliście, była naprawdę duża ilość testów szczegółowych, szczególnie testy w grach, ponieważ to jest dla mnie, według mnie najważniejsze, nie testy syntetyczne, testy w programach i tak dalej, ponieważ one pokazują co prawda jakieś miarodajne wyniki, natomiast najlepsze odczucia mamy po prostu grając w gry komputerowe. Wtedy wiemy, czy karta jest wydajna, czy ma jakieś problemy z płynnością. W tym przypadku było naprawdę dobrze, dużo, dużo lepiej niż w przypadku poprzedniej karty Asusa, mojej prywatnej, którą testowałem, czyli Radeona HD 7790 w wersji OC z 1 GB RAM-u. Tam te wartości w grach, wyniki były naprawdę sporo niższe, także wyniki w 3D Marku były zupełnie inne. Jak pokazały testy też, ta karta troszeczkę bardziej się grzeje, o jakieś 10 stopni więcej. Jeśli chodzi o głośność, to jest podobnie, ponieważ jest to samo chłodzenie DirectX U2. No i myślę, że jak na kartę z takiej średniej półki cenowej i wydajnościowej, to poradziła sobie naprawdę dobrze. I Asus jest jednym z moich ulubionych producentów kart graficznych. Sam miałem kilka kart tego producenta, więc ja osobiście mogę je polecić jako karty dobre, wydajne, w miarę ciche i po prostu opłacalne. Dziękuję Wam dzisiaj za obejrzenie tego testu. Jeśli Wam się podobał, to będą kolejne testy kart graficznych. Co jakiś czas oczywiście, ponieważ mam, jak wiecie, dużo innych testów do przeprowadzenia, słuchawki, myszki, klawiatury, czyli to, co jest trzonem mojego kanału. Natomiast będą eksperymenty, będą też nowe, ciekawe sprzęty, całkiem nietypowe, dlatego zostańcie ze mną, zaglądajcie często, codziennie nowy film, dlatego warto wchodzić. I pamiętajcie też o moim Facebooku, tam dużo ciekawych informacji codziennie. Dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was, cześć!